Ścięgny to wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, gminie Podgórze. Mieszka tu około 1050 osób. Miejscowość do 1945 roku nazywała się Steinseifen, czyli Kamienny Potok. Następnie przez krótki czas Kamionka oraz Ściegany. Od 1947 roku wieś nazwano Ściegny, zaś w 2018 roku nazwę zmieniono na Ścięgny. Wieś Ścięgny leży we wschodniej części gminy Podgórzyn, między Kowarami a Karpaczem. Położona jest na wysokości od 450 do 550 metrów nad poziomem morza. Jest to wieś łańcuchowa o długości około 3 km, ciągnąca się wzdłuż tutejszego potoku Skałka. Wieś częściowo włączona w obręb Karpacza. Pierwsze wzmianki o zamieszkaniu tego terenu pochodzą z rejestru biskupstwa wrocławskiego, które potwierdzają, że Ścięgny istniały już w początkach XIII wieku. Zaś niemieccy kronikarze podają, że wieś mogła powstać gdzieś na początku tysięcznego roku. Jednak najnowsze odkrycia archeologów, takie jak na przykład Pański Dom, świadczą o tym, że początki osadnictwa w Karkonoszach są dużo starsze. Rozwój wsi związany był z sąsiednimi Kowarami, gdzie wydobywano rudę żelaza. Tamtejsze huty potrzebowały dużej ilości węgla drzewnego. Ścięgny były dogodnym obszarem zapewniającym łatwość pozyskiwania tego surowca oraz dogodny transport. Kurzacy lub węglarze trudnili się układaniem mielerzy, których szczapy drewna w spowolnionym procesie spalania przeistaczały się w węgiel drzewny. Dlatego przez trzy wieki nad Ścięgnami unosiły się kłęby dymu. Z czasem, gdy z powodu wyczerpania złóż zamknięto kopalnie, mieszkańcy powrócili do uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Na początku lat 30. kanclerzem Niemiec zostaje mało znany malarz z pochodzenia Austriak, niejaki Adolf Hitler. Późniejszy wódz III Rzeszy wywołuje najkrwawszą wojnę w dziejach ludzkości. Kochany przez Niemców wódz w 1945 roku doprowadza Niemcy na skraj przepaści. Niemieckojęzyczni mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz wsi Ścięgny muszą opuścić swoje domy i udać się za Odrę i Nysę. Tereny zaludniają polscy osadnicy, przeważnie wysiedleńcy z Kresów Wschodnich. Powojenna historia wsi to pierwsza szkoła w Ścięgnach, która rozpoczęła swoją działalność w październiku 1945 roku, czy budowa kościoła w czerwcu 1983 roku. Ale dziś nie będę mówił na ten temat. Interesuje mnie za to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w tym regionie, a które właśnie się tu znajduje.
Chodzi o miasteczko kowbojów i Indian, zwane Western City w Ścięgnach. Dzięki niemu miejscowość znana jest nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Miasteczko Western City powstało dokładnie 4 lipca 1998 roku, w rocznicę amerykańskiej deklaracji niepodległości. Właściciel i szeryf miasteczka, Jerzy Pokój, strzałem w powietrze oficjalnie otworzył Western City dla świata. Mini miasteczko ma powierzchnię około 65 hektarów, z czego większą część stanowią rozległe pastwiska dla bydła i koni. Western City to jedno z miasteczek dawnego Dzikiego Zachodu, gdzie rządzi szeryf. Zobaczymy tu biuro szeryfa, który strzeże prawa i porządku. Stojący w pobliżu salonu bank często pada ofiarą napadów rodziny Daltonów oraz bandy Morgana. Usiłują oni przechytrzyć szeryfa, ale sprawiedliwość zawsze wygrywa. Ci, którzy zadarli z szeryfem, chowani są na tutejszym cmentarzu. Zanim zakopie grabarz takiego nieszczęśnika, musi postać do wieczora dla odstraszenia innych śmiałków. Zaś za innymi rozsyłane są listy gończe. Za żywego lub martwego czeka nagroda u szeryfa. Przez miasteczko przechadzają się Indianie i komboje. Zobaczyć też można zmęczonego poszukiwacza złota. Innym razem przejeżdża ten dyliżans, by dostarczyć pocztę. W salonie można zjeść i napić się wody ognistej. Czas umili nam tutejszy grajek. W miasteczku można spróbować swoich możliwości w jeździe konno. Dla dzieci przewidziany jest spacer na koniu lub kucyku pod opieką zastępcy szeryfa. Tak mógłbym wam opowiadać i opowiadać, ale wtedy nie byłoby niespodzianki. Więc powiem wam tak. Przyjedźcie tu rano ze swoimi pociechami. A nim się obrócicie, zastanie was wieczór, a i tak wszystkiego nie zobaczycie. Wódz zatańczy nam teraz tatankę. I jako kolejny taniec, jaki państwo zobaczą, taniec myślicki.
wierzeniach Indian każde zwierzę posiadało duszę. Po polowaniach wojownicy tańczyli tańce zwierząt, by przeprosić je, że wysłano ich dusze do krainy wiecznych łowów. Taniec bizona, czyli tatanki.